Witajcie, dzisiaj powracamy do tematyki seriali. Będzie o moim ukochanym polskim serialu, czyli oczywiście o Miodowych Latach, które uwielbiam, na których się wychowałem, które do tej pory chętnie oglądam. Mam nadzieję, że film wam się bardzo spodoba. Ja już tak naprawdę od dawna się szykowałem, żeby nagrać na ten kanał coś związanego z Miodowymi Latami, ale nie do końca wiedziałem co. Nie chciałem, żeby to było takie typowe, chciałem, żeby to było coś oryginalnego, ciekawego, bo naprawdę powstało już mnóstwo filmików z Miodowymi Latami, jeżeli chodzi o ciekawostki, a ja chciałem tego uniknąć, więc wymyśliłem, że przedstawię wam ten serial od takiej innej strony, ponieważ to jest komedia wesoła, radosna, to przedstawię te Miodowe Lata z takiej drugiej perspektywy, trochę mroczniej, trochę trudniej, przedstawię jakieś błędy, dramatyczne sytuacje, trudne wydarzenia. Zapraszam. Na temat odejścia Agnieszki Pilaszewskiej z serialu Miodowe Lata powstało bardzo dużo różnych teorii. Jedna z takich popularniejszych, a zarazem też mocniejszych jest taka, że rzekomo Cezary Żak, który wciela się w serialu w postać Karola, miał zażądać od produkcji, by ta w roli Aliny zaangażowała jego prawdziwą żonę, Katarzynę Żak, bo inaczej on odejdzie z serialu. Ja w tą teorię nie wierzę, nie została ona w żaden sposób potwierdzona, a wręcz jej zaprzeczano. Nie można jednak zapomnieć, że zmiana aktorki w serialu Miodowe Lata była czymś bardzo mocnym, co bardzo poruszyło fanów tego serialu, ale nie tylko. Na przykład Artur Barciś, czyli serialowy Tadzik, opisał zmianę aktorki jako dramatyczną i trudną decyzję, która jednak bardzo podobała się Polsatowi, bo uznali oni, że jeżeli żonę Karola zagra jego prawdziwa żona, to będzie to zabawne. Niestety pani Katarzyna Żak, gdy przyjęła tą rolę i wystąpiła w kilku odcinkach, została bardzo mocno zhejtowana. Ludziom nie podobała się ta zmiana, uznawali oni, że zupełnie nie ma w niej nic z dawnej Aliny, brakuje jej tego ciepła, jest zbyt gburowata, drętwa, no jest po prostu zupełnie inną Aliną i nie odnalazła się w tej roli. I dlatego wiele osób się dziwiło, skąd ta zmiana, po co, z jakiego powodu, dlaczego tak fajną postać Aliny tworzoną przez Agnieszkę Pilaszewską zastąpiono Katarzyną Żak. I dlatego pytano wielu aktorów, na przykład Artura Barcisia, który wyznał, że jemu dużo lepiej pracuje się z nową Aliną, ponieważ ta stara miała bardzo trudny charakter. Poza tym aktor stwierdził, że pani Pilaszewska zachowywała się tak na planie, że nie dało się z nią dalej pracować. W jednym z wywiadów Agnieszka Pilaszewska powiedziała trochę o Miodowych Latach. Powiedziała, że o przyjęciu roli w tym serialu głównie tutaj chodziło o pieniądze, ze względu na to, że ona i jej partner mieli wtedy bardzo trudną sytuację finansową. Pani Pilaszewska przyznała jednak, że była to bardzo fajna przygoda, jednak niezwykle męcząca. Dodała także, że chyba dostała szajby, skoro ją wyrzucili z Miodowych Lat. Posłużę się tutaj jeszcze jednym wpisem Artura Barcisia, który napisał, że Agnieszka Pilaszewska sama deklarowała, że nie chciała grać w Miodowych Latach i producenci po prostu spełnili jej prośbę. Też ciekawym nawiązaniem jest to, że na przykład w odcinku Ale Kino jest taka dziwna kwestia, która być może dotyczy rzeczywistości. Tadzik mówi tutaj, małżeństwo grające małżeństwo, przecież to niesmaczne. Jest to takie ciekawe, czy nie jest to jakieś nawiązanie do rzeczywistości? Jak sądzicie? Skoro już mówimy o tych trudniejszych, smutniejszych sytuacjach związanych z Miodowymi Latami, to nie można chyba nie wspomnieć o córce Agnieszki Pilaszewskiej, która w wieku 4 lat zachorowała i musiała przejść poważną operację. Później pani Agnieszka Pilaszewska wyznała, że był to dla niej bardzo trudny czas, bo już 2 godziny po operacji aktorka musiała biec na plan Miodowych Lat, by zagrać tam, że jest szczęśliwa, by wraca z jakiegoś balu i że wszystko jest super. A tak naprawdę to była całkowita gra, bo ona w tym czasie była bardzo smutna, zniszczona psychicznie i gdy tylko była jakaś przerwa pomiędzy scenami, ona szła za kulisy i tam płakała, musiała ukrywać gołę w kolanach, żeby łzy nie leciały na makijaż, na jej twarz, żeby nie zniszczyły makijażu. No i to jest bardzo smutna, jedna z trudniejszych sytuacji związanych z tym serialem.
Mroczna prawda o serialu Alf. Link do filmiku na ten temat w opisie. Oczywiście dalej i do tej pory pojawia się mnóstwo różnych komentarzy, wpisów od fanów, którzy bardzo chcą, żeby serial Miodowe Lata był ponownie kontynuowany. Ja przyjrzałem się trochę tej sytuacji i wydaje mi się, że prawda może być dość mocno rozczarowująca. Na przykład pan Barciś stwierdził, że jeżeli pojawiłby się jakiś dobry scenariusz, to on mógłby ponownie zagrać Sadzika. Niestety, jak do tej pory, czyli już dość długo, wiele lat, nie było żadnych rozmów na temat kontynuowania tego serialu, co raczej nie rzutuje zbyt dobrze na przyszłość. A poza tym, nawet jeżeli ktoś chciałby kontynuować te Miodowe Lata, to najpierw trzeba byłoby ponownie wykupić prawa od Amerykanów, a to są ogromne koszty. I czy ktoś to zaryzykuje? Nie wiem. No i jeżeli już mówimy o jakichś trudniejszych, smutniejszych wydarzeniach związanych z Miodowymi Latami, no to chyba nie można nie wspomnieć o Miodowym Koszmarku, czyli o całkiem nowych latach miodowych, czyli kontynuacji Miodowych Lat, które miały być świeże, miały się okazać sukcesem, wyszli oni z teatru, poszli w plener, miało być kolorowo, a wyszła totalna tragedia. Nie dało się tego oglądać, z fajnej, niezobowiązującej, rozróżniającej komedii zrobili jakąś papkę, telenowelę, dodali wątki obyczajowe, ci się kochali, nie kochali, rozchodzili, także to było straszne. I co jeszcze gorsza, były oczywiście wątki komediowe, ale co najstraszniejsze, oni zabrali te żarty z Miodowych Lat i włożyli do całkiem nowych lat miodowych, czyli to wszystko było po prostu nieświeże, było zabrane, było straszne. Warto też wspomnieć, że na przykład pan Barciś, jego zdaniem te całkiem nowe lata miodowe to nie jest wcale zły serial, ale z tego co ja czytałem, to on za niepowodzenie bardziej wini reklamy i to, że odcinki były za krótkie, ale na przykład pan Cezary Żak twierdzi, że to po prostu nie jest dobry serial z tego co ja czytałem. W każdym razie po 17 odcinkach stacja zauważyła, że po prostu serial ma bardzo słabe wyniki oglądalności, i został zdjęty, nie kontynuowano go już. Serial Miodowe Lata bawił i bawi dalej mnóstwo Polaków, jednak nie jest pozbawiony pewnych błędów. Niektóre z nich wynikają z tego, że był on nagrywany w teatrze przed publicznością i dlatego jakieś poprawkowe sceny należały tutaj do rzadkości. Wśród błędów można wymienić na przykład, że w odcinku Żywe Zwłoki okazuje się, że Karol poznał zarówno Alinę, jak i Tadzika, gdy pracował w charakterze sprzątacza. To dość dziwne, bo w innych odcinkach jest mówione, że Tadzik i Karol znali się już od małego i bawili się razem w piaskownicy. Co więcej, w odcinku Męska Duma powiedziane jest, że Karol podkochiwał się w Alinie już w dzieciństwie. Inny błąd występuje na przykład w odcinku Zjazd Absolwentów, gdzie Ala wspomina razem z Karolem o podróży poślubnej w Bułgarii. Jednak wcześniej w odcinku było powiedziane, że ich podróż poślubna była bardziej uboga i wylądowali u wujka Leona w Sochaczewie. W odcinku Magia Sceny Barciś zamiast powiedzieć atak kamicy nerkowej, mówi atak kamienicy nerkowej. Co więcej, w odcinku Urodzinowa Niespodzianka Barciś uderza ręką o krzesło. Wydaje się, że jest to specjalnie, jednak to zwykły przypadek. Zmienia się także adres Karola. Raz jest to ulica Wolska 33/32, a raz ulica Wolska 33/27. Błąd występuje także w odcinkach dotyczących pani Halskiej Kuczek, nazywanej Kuczek Stary Tłuczek. W jednym z tych odcinków powiedziane jest, że Karol i Tadzik chodzili do jednej szkoły, choć innych klas. Co więcej, przedmiot, jakiego uczyła Halska, zmienia się. Raz jest to polski, raz matematyka. W innym odcinku znów z panią Halską okazuje się, że chodzili oni do jednej klasy. Warto też wspomnieć, że w odcinkach widać często mikrofony. W odcinku Ptak na parapecie widać w telewizorze odbicie lamp oświetleniowych i brak sufitu. Za to w odcinku o tytule Mocne Plecy można zobaczyć ekipę filmową, która odbija się w Pucharze za Zwycięstwo. W odcinku o tytule Ochroniarze teściowa Karola twierdzi, że nazywa się Zofia Rudnik. Jednak w odcinku Pieśń Strudzonego Renifera powiedziane jest, że teść Karola ma nazwisko Cieszkowski.
To jednak nie wszystko, bo w odcinku Cypryjski Łącznik teściowa Karola ma na imię Karolina. W odcinku Odmienne stany świadomości Karol chowa do szafki talerz z jedzeniem. Jednak chwilę później talerza już nie ma. W niektórych odcinkach można też usłyszeć dziwne dźwięki, na przykład telefonu, mowa o odcinku Azor i sprawa dla detektywa. Mroczna prawda o serialu Alf. Link do filmiku na ten temat w opisie. A i oczywiście czekam na wasze komentarze, szczególnie na to, jak wy odbieracie ten serial po tylu latach, czy dalej go oglądacie, czy się z niego śmiejecie, kto jest waszym ulubionym bohaterem, a kogo może nie lubicie, bo ja wam tak przyznam, może będę oryginalny, że nie przypadam za Tadeuszem Norkiem. Oczywiście jest zabawny, ale nie czuję do niego jakiejś szczególnej sympatii. Dużo bardziej wolę Karola, wolę Alinę, wolę Dankę i jej krzyk. Jeżeli chodzi o nową Alinę, no to oczywiście wolę pierwszą, ale nie znaczy, że druga mi jakoś przeszkadza. Dla mnie nie była wcale taka zła. A wy jakie macie zdanie?